serdecznie witamy na uroczystości jubileuszowej pana profesora, doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych Dzierży Kraja Gionizego Skwarskiego. Tutaj chciałem właśnie wrócić do historii naszego wydziału, do tych zdjęć, które prawda, nawiązują do ostatnich właściwie 50 lat, do historii katedry, z którą pan profesor był od długiego czasu związany. Ta katedra bardzo się zmieniała. Pan profesor był nieocenionym wykładowcą, który zawsze podczas naszych studiów farmaceutycznych przekazywał nam tajniki wiedzy dotyczące trudnej syntezy środków leczniczych, ale również maszynoznawstwa. Wtedy, gdy różne sytuacje były konfliktowe, wtedy pan profesor dość często potrafił być takim, powiedziałbym, swoistym dyplomatą, że jego puenta, jego wypowiedź godziła strony. Dzięki nalewce wraca ochota na seks, chyba nie ma sprawy, nie? Serce bije jak dzwon, a sen jest spokojny, później jak u niemowlaka, tyle. Wieloletnie zaangażowanie pana profesora w badania naukowe prowadzone w macierzystej jednostce zaowocowały m.in. syntezami nowych związków o działaniu radiouczulającym, przeciwwirusowym czy prowitaminy D3, a także licznymi opracowaniami dla przemysłu farmaceutycznego. Z wyrazami szacunku rektor, profesor dr. habilitowany Andrzej Tykarski. To dzięki panu profesorowi Fiat 600 do dzisiaj jest na chodzie, bo pan profesor, nie wiem skąd, z podziemi chyba wynalazł pompę wodną i dzięki uprzejmości pana profesora zamontowałem ją i działa do dzisiaj. Życzę panu profesorowi, aby otaczali pana zawsze ludzie życzliwi. Za to, co żeś zrobił w swoim 90-letnim życiu, wszyscy cię szanujemy i cię kochamy. Dyziu, żyj wśród nas jeszcze wiele, wiele lat w zdrowiu i w szczęśliwości. Bądź tak jak zawsze uśmiechnięty i zawsze pogodny, bo byłeś zawsze podobny. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Kochany Dyziu. Moimi studentami, którymi zaliczyłem ćwiczenia, byli profesorowie dzisiaj belwederscy Jerzy Lutomski, Tadeusz Herman, Marianna Zając, Barbara Kamińska, Marciniec i Stanisław Sobiak. To chyba wystarczy. Pan powiedział, Paniu, nic się nie masz. I tak oni nie będą wiedzieli, o czym ty mówisz. I tak mnie pan uspokoił. Pytanie o żelazo, żeliwo, ustawę. Ja ją tam skierowałem do pracy. Na 90 przed nią tak, na szagę. Brawo! Proszę państwa, zdrowie wszystkich gości, którzy tak chętnie i z dużą życzliwością zjawili się na dzisiejszej uroczystości.